Dzisiaj będziemy testowali najbardziej skomplikowanego i najbardziej zwariowanego zadymiarza w grze. I to w dodatku jako pierwsi w Polsce. Krusty Clancy, czyli nowy mityczny zadymiarz, ma 3 etapy podstawowego ataku oraz 3 etapy ultimate ataku. I dodatkowo, aby wbić kolejny etap, musimy zbierać żetony. Więc mega skomplikowane. Myślałem, że twórcy gry już nas niczym nie zaskoczą. A jednak. Zaskoczony z pewnością jest też ten oto zwycięzca z poprzedniego odcinka, który zgarnia Minotaura Bulla. Mam jeszcze do rozdania 5 skinów, więc bierzcie udział w konkursie. W komentarzu napiszcie hashtag Minotaur Bull Giveaway. No i pamiętajcie, że w sklepie z przedmiotami musicie mieć aktywny kod FARL. Wtedy bierzecie udział w konkursie. Za wszystkich trzymam kciuki, a teraz przejdźmy do testowania nowego zdymiarza. Poznajcie nowego skorupiaka w świecie Brawl Stars, który nazywa się Clancy. Jest to mityczny zadymiarz, który ma coś wspólnego z Rico, bo jak widzicie, w jego ogonie oraz w jego pistolecie znajdują się kulki, takie same, którymi strzela Rico. Na szyi ma jakieś talizmany, nieśmiertelniki. Z tego, co czytałem, są to żetony, ale o nich więcej za chwileczkę. Na sobie ma jeszcze założony jakiś egzoszkielet, kamizelkę kuloodporną, czy co to jest, nie wiem. Buty żelazne, no i generalnie jeszcze z tyłu ma w ogonie otwór, którym prawdopodobnie nie to, o czym myślicie, tylko tamtędy się wsypuje kulki. No. Nazwijmy to wentyl bezpieczeństwa. Okej, ma dziwny głos. Kliknijmy jeszcze na niego parę razy. Krusty Commando. Krusty Commando? Okej. Dobra, moi drodzy, ale bez żartów. Teraz sprawdźmy sobie jego opis. Statystyki z zadymiarza. Punkty życia 6600 na maksymalnym poziomie. Przypominam, że postać jest na maksymalnym poziomie. Szybkość ruchu normalna. Atak. O Boże, co tu się dzieje? Czy wy to widzicie? Ataki i super ataki są podzielone na 3 etapy każdy. Dobra. Więc ten zadymiarz jest najbardziej zaawansowanym zadymiarzem w grze Brawl Stars. Ataki Clancy'ego są ulepszane co etap. Pierwszy etap Clancy wystrzeliwuje jeden pocisk z farbą. Drugi etap Clancy wystrzeliwuje przy każdym ataku drugi pocisk, czyli jedną kulką strzelamy, później dwiema kulkami strzelamy i trzeci etap Clancy wystrzeliwuje przy każdym ataku dwa dodatkowe pociski z farbą po skosie, czyli będzie strzelał jeden za drugim i jeszcze po bokach, coś takiego. Obrażenia 1600, zasięg daleki, szybkość przeładowania wolna. No okej. Przejdźmy teraz do cech. Clancy zyskuje żetony, gdy trafi wrogich zadymiarzy zdolnościami. Rozumiecie? Czyli za każdym razem jak trafimy, skakujemy na inny etap. Za chwileczkę będziemy testowali i zobaczymy dokładnie, o co w tym chodzi. Ale jak widzicie, żetony się pojawiły. Super atak burza. Super atak Clancy'ego jest ulepszany co etap. Pierwszy etap Clancy wystrzeliwuje wprost strumień pocisków z farbą w kształcie stożka. Okej. Drugi etap pociski z farbą lecą dalej. Trzeci etap pociski zadają o 50% więcej obrażeń. Obrażenia 16 razy 1200. Zasięg normalny. Weźcie się tego, nauczcie na pamięć. To jest mega dużo informacji jak na jednego zadymiarza. Przetestujmy go. Na początku standardowo, moi kochani, arena treningowa. Jesteśmy na pierwszym poziomie i mamy nabity ultimate atak. Strzelamy. Tak wygląda podstawowy ultimate atak na pierwszym etapie. Koło mojej głowy po prawej stronie pojawia się żeton. Za każdym razem, kiedy uderzymy w przeciwnika, żeton się zapełnia. Pierwszy strzał, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Okej, nabity ult. Wystrzelmy go. Tak wygląda ulcik. To już widzieliśmy. Szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. 9 razy musimy uderzyć w oponenta, żeby zdobyć kolejny etap, kolejną ewolucję. I teraz strzelamy podwojonymi kulkami. No to teraz sprawdźmy, ile razy musimy trafić podwojoną kulką, żeby ewoluować. Raz. Dwa, mamy nabity kolejny ultimate atak. Okej, teraz nasz obszar na drugim etapie jest ogromny. Strzelamy! Wow, całkiem nieźle. Trzeci strzał podwójną kulką. Czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Okej, wtedy było 9, teraz 8. Mamy ultimate atak na ostatecznej formie, gdzie Clancy jest szybszy. Zobaczcie, jak zasuwa. No i oczywiście ultimate atak jest najbardziej zaawansowany. Strzelamy. Let's go! Dobra. Nie wiem, na czym to polega, ale chyba dodatkowa kulka została dodana do ultimate ataku. Nie widziałem. Ale podstawowy atak jest faktycznie, faktycznie inny i wygląda przekozacko. Zobaczcie, nieważne gdzie strzelisz, i tak trafisz w cel. O kurczę, jeszcze po 1600 bijesz. Dobra, jeszcze ulti. Dobra. Niezła zadyma. Nie no, mocny zadymiarz, nie ma co gadać. Lecimy nim zagrać. Na początku standardowa solóweczka. Mamy Larego, Labrego, Piperkę. Muszę nabić jak najszybciej ewolucję. Chciałbym mieć trzecią przemianę podczas tej rozgrywki. Zobaczymy, czy się uda. Raz, dwa, trzy. Jaki jestem wolny, cztery, pięć.
Ah, ulti nabite. Ale tam nie idę w krzaki, bo ona mnie wyjaśni. Idziemy wyżej. Chodź, 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 chodź. Muszę cię raz strafić jeszcze tylko. Jest! Dostała! Kozak, znowu dostała! Dobra, ta Jackie ma dużo HP, więc na nie będę mógł w łatwy sposób sobie nabić tą przemianę. Dobra, dostała. Dawaj na trójeczkę szybko. Let's go! Jeszcze raz! Dobra, poczekajmy, poczekajmy jeszcze kilka strzałów. Raz, dwa. Dobrze, leży! Na szczęście. Teraz to skrzynki szybko otwiera na drugiej ewolucji. Ale żeby ją wbić, to też trzeba troszeczkę poaimować i potrafiać w oponentów. Piper. Dobra, dostała, dostała, dostała. Dostaje. Jackie 10, dobra! Jest na kim potrenować, jest na kim potrenować. Nie ma co gadać. Dawaj na złoto! Jest złoty krabik. Szybko uciekamy! Ha! Jestem szybszy, leszczu. Ult! Oho! Dobra! Na hita mnie zdjęła! Chyba sobie żartują. Mega ciężki zadymiarz. Dodajmy star power i gadżet. Pierwszy gadżet nazywa się szybki strzelec. Clancy zdobywa co 5 sekund podwojone żetony. Okej, okay, ciekawie to brzmi, dzięki czemu będziemy mogli szybciej ewolucję wbijać. Fajnie. Pierwsza gwiezdna moc nazywa się zwiat. Clancy zaczyna mecze z 3 żetonami. O proszę! Ile to będzie? 3 razy uderzony, tak? Przeciwnik to są 3 żetony, tak mi się wydaje. Weźmy też nowy skin do Clancy. Wysoka stawka Clancy. Okej. Okay. Wygląda spoko nawet. Jest to taki żółty krab. Na szyi ma teraz powieszone karty. I nie rozumiem. Nie rozumiem, co to są za urządzenia z tyłu ogona. Ale niech będzie. Wygląda ciekawie. To teraz zagrajmy duo. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jestem w drużynie z Barleyem. Niesamowite. I zobaczcie, od razu mam załadowane 3 żetony. Czyli szybciej będziemy ewoluowali. Naciskam teraz gadżet od żetonów. Uwaga. Nacisnąłem. I co? Strzelam. Strzelam i faktycznie chyba... Żetony mi szybciej wchodzą. Czekajcie, muszę cofnąć, muszę cofnąć. Jeszcze raz. Patrzcie na to. Gadżet. I strzelam we Franka. I strzelam we Franka. I strzelam we Franka. I faktycznie już mam 3/4 kolejnej ewolucji wbite. Fajne. Aha, aha, aha. Gadżet ult. Let's go. Prawie mnie ten RT złapał. Cofam. Ostatnia ewolucja. Szybciej biegamy. Mamy lepszy... O, 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 mamy lepszy podstawowy atak. Aha, jeszcze gaz idzie. No nie wierzę. Ult! Nie no, odejdźcie ode mnie, ult! Dobra! Tutaj zrobiłem mocne oro. Na wstecznym elegancko się nim gra. Jako taki defensor. Dobra, jazda, jazda, jazda. Dobra, mój Barley pada pewnie przez RT. Czy RT padnie? Dobra, dostał od Barleya! Zarąbiście! Gdzie są oponenci? Tu w krzakach. Nie ma. A to idzie ten, komarzyca latająca. Wow, 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 komarzyca co jest? Ale mnie spuszował mocno. Barley, idziesz bić? Idź, atakuj Barley. Jak padniesz, gdzie oni są? Dobra, nie wytrzymam zaraz z tymi botami. No ale widzieliście? Krab jest potężny. Ale na trzeciej ewolucji, ale żeby ją wbić, o to troszeczkę trzeba pograć w ciągu meczu. No i powiem wam, że troszeczkę już bardziej się przekonałem do tego skorupiaka, ale sprawdźmy teraz jego drugi gadżet. Drugi gadżet nazywa się taktyczny odwrót. Clancy błyskawicznie przesuwa się do przodu i przeładowuje 1 amunicji. Średnie jakieś takie. No ale na początku, jak chcemy szybko uciekać, no to faktycznie może to zadziałać dobrze. Kolejny star power nazywa się napompowany. Clancy przeładowuje całą amunicję po każdej eliminacji wroga. Uwaga, pokonujemy oponenta i mamy znowu całą amunicję, zobaczcie. Zarąbiste. Ej, to jest naprawdę fajne. Jak widzicie na przykład przeciwnika, który ma mało HP, albo dwóch przeciwników, którzy mają mało HP, to wjeżdżacie na pełne i zobaczcie, co się dzieje. Niekończąca się amunicja. Cały czas atakujemy i to się nie kończy, bo za każdą eliminację dostajemy amunicję. Fajne. Zagrajmy teraz jakiś mecz. Bąbelki. Zagrajmy sobie teraz może napad, to będzie dłuższy tryb, meczek będzie trwał dłużej i zobaczymy, czy faktycznie ta postać zdaje na taki tryb egzamin. Uwaga, idą oponenci, raz, dwa, trzy, dobra, dostał, 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 też dostałem i to mocno. Raz, o nie, Bonnie, 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 ona mocno bije. Raz, dwa, trzy, bąbelki, 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 tak jest. Gadżet. Wow, udało mi się go dogonić, widzieliście? Spuszowałem do przodu i w miarę spoko to wyszło. Potrzebuję mieć za chwileczkę... Okej, okay, trzecia ewolucja? Jeszcze nie, zaraz będzie trzecia ewolucja. Nie chcę paść, nie chcę paść. Bo rozumiem, że jak padnę, to te moje żetony przepadają, jo? Pyk. Podjeżdżamy i bąbelki! I zjedzona. On powinien jeszcze chodzić po wodzie. To w ogóle by było... Wow, 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 wow! Przypał to mocny! Dobra, schowałem się w krzakach na szczęście. O nie, idzie Bonnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Leżysz! Okej. Okay. Mało brakuje do ostatniej ewolucji.
Wilki! Let's go! Let's go, let's go! A! Odwrót taktyczny! Uciekłem. Czyli już wiem, po co jest ten gadżet. Po to, żeby troszeczkę podenerwować innych. Że nagle przyspieszamy gadżetem. Okej! Okay. Forma ostateczna, widzowie! Super Saiyanin trójka! Wow, 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 wow! Bąbelki Bonnie! Leżysz! A! Padłem! No i dobra, sprawdźmy teraz, czy faktycznie zaczynam od zera. Nie! Normalnie jestem na trzeciej ewolucji! To totalny sztos jest przecież! Let's go! Bąbelki! I bąbelki! Ach, nie udało się. Fajne! Widzowie, ja w szoku! Naprawdę jestem w szoku. Teraz postaram się podjechać, podpłynąć, czy co ten krab robi, jak najbliżej sejfu i przeatakować go pod trudnym atakiem. 4800, 4800, 4800. Dobra! Na blisko ze 4800, no to taki damage porównywalny do bóla na pierwszym Power Cubesie. Nie powiem, że nie. Tylko trzeba, wiadomo, jeszcze trafić całą wiązką, nie? Fajne! I to mi się podoba. Myślałem, że stracę wszystkie żetony i będę zaczynał od nowa. A tu miła niespodzianka. Oto teraz stwórzmy najlepszą kombinację, jeżeli chodzi o klęsy. Ja bym zrobił tak, wyposażenie tarcza. Do tego dodał dodatkowy gadżet. Gadżet pierwszy, czyli szybki strzelec. Oraz drugi star power napompowany. Zagrajmy solo. Teraz żarty się skończyły. Mówię to ja, pan Skorupiak. Wjeżdżamy na ostro w Mortisa. Chodź Morty, chodź, ja muszę się z tą pobić trochę. Dostałeś. Dostałeś, 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 podwojone żetony są. Zaraz kolejna ewolucja, wariaci. Chodź, 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 jesteś mój! Zjedzony! Kolejny gadżet i ult! Ult w bo, ult w bo, ale siadło, mięciutko. Trzecia ewolucja od razu, ale bajer! Ult! Wow! Dobra, trzech pokonanych! Póki co, parel niepokonany, nieśmiertelny krab. I w sumie wam powiem szczerze, że chyba bym zrezygnował z dodatkowego slota wyposażenia do gadżetów, bo szybko wbiłem w tym meczu złoto, nie? Trzeci etap, trzecią ewolucję. Chodź, 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 Hank. Chodź, chodź, chodź. Okej, nie udało ci się, ale bąbelki cię porobiły, pięknie. Lilka. Okej, są bąble. Let's go, bąble! Dobra, mocno są te bąble, widzowie. Jestem w szoku, że ten krab faktycznie na max ewolucji, maksymalnym koncie robi robotę. A myślałem, że będzie za mocno skomplikowany i że ciężko będzie nim grać. Ale zagrałem trzy mecze i zmieniam zdanie. Spoko loko Skorupiak. Wy też bądźcie spoko loko i weźcie udział w konkursie na Minotaura Bulla. Wystarczy, że napiszecie w komentarzu hashtag Minotaur Bull Giveaway, a w grze Brawl Stars w sklepie z przedmiotami wpiszecie kod FAREL. Zostaw suba, łapkę w górę, a my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!